Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus wszedł do łodzi, poszli za nim jego uczniowie. A oto zerwała się wielka burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź. On zaś spał. Wtedy przystąpili do niego i obudzili go, mówiąc: Panie, ratuj, giniemy. A on im rzekł: Czemu bojaźliwi jesteście, ludzie małej wiary? Potem powstawszy zgromił wichry i jezioro i nastała głęboka cisza. A ludzie pytali zdumieni, kimże on jest, że nawet wichry i jezioro są mu posłuszne. Oto słowo Pańskie. O Tobie, Chryste. Usiądźmy. Moi drodzy, a dzisiejsza Ewangelia prowadzi nas do tego wydarzenia, które miało miejsce na Jeziorze Galilejskim. Początek dzisiejszej Ewangelii rozpoczyna się słowami: gdy Jezus wszedł do łodzi, poszli za nim jego uczniowie. Można powiedzieć, że to Ewangelia, Ewangelista święty Mateusz, mamy to 8 rozdział, już widzimy, jak tworząc te relacje ze swoimi przyjaciółmi, uczniami, apostołami, pragnie przebywać wraz z nimi. On z nimi idzie, oni kroczą za nim, oni mu towarzyszą. I to jest pewnego rodzaju taki dla nas znak, że my również przecież towarzyszymy i Jezus towarzyszy naszemu życiu. On żyje pośród nas, jest w tej codzienności, przede wszystkim w mocy Słowa Bożego. Przychodzi także przede wszystkim w Eucharystii, w której uczestniczymy. Ale w tym wszystkim zobaczcie jednak, ci uczniowie nadal cały czas, kształtując swoje, można powiedzieć, doświadczenie relacji z Jezusem, widzą to wydarzenie, które ma miejsce właśnie na Jeziorze Galilejskim, ta wielka burza. Tak się składa, że właśnie jeżeli chodzi o, można powiedzieć, dynamikę tego miejsca, tego jeziora, to bardzo często, kiedy rybacy, kiedy turyści nawet wypływają na Jezioro Galilejskie, aby właśnie przepłynąć rejsem po Jeziorze Galilejskim, to bardzo szybko zmienia się też i pogoda. Nieraz mieliśmy już taką sytuację w swoim życiu, kiedy płynąc po Jeziorze Galilejskim, sam byłem świadkiem tego, że wypływaliśmy w pewnym słońcu, a pośród tego jeziora, gdzieś na środku jeziora, widzieliśmy czarne chmury i fale, które poruszały łódź, na której byliśmy. Dlaczego o tym mówię? Bo zobaczcie, to kształtowanie tej relacji z Jezusem, tak jak On kształtuje te relacje ze swoimi przyjaciółmi, apostołami, to jest to, że my kroczymy za Jezusem, towarzyszymy, ale kiedy przychodzą różnego rodzaju wydarzenia, takie trudne dla nas, to bardzo często zadajemy sobie właśnie tak pytanie, dlaczego Jezusa nie ma pośród nas, bo są burze, bo są nawałnice, bo są gromy, bo są takie wydarzenia, które może nam dają taki jakiś znak zapytania, że nie ma z nami Jezusa. I zobaczcie, apostołowie, uczniowie budzą Jezusa, mówiąc: Panie, ratuj, giniemy. On mówi im takie słowa: czemu jesteście bojaźliwi, ludzie małej wiary? I dlatego też myślę, że dzisiejsza Ewangelia jest dla nas zachętą, swoistą zachętą do tego, abyśmy rzeczywiście, mając świadomość, że krocząc za Jezusem, kroczymy i On jest z nami obecny. I że nam nic się nie stanie. Że nawet jeżeli przyjdą jakieś gromy, to On swoją mocą będzie te gromy uciszał. Oczywiście. Musimy tą głęboką relację tworzyć. I ta głęboka relacja jest stworzona przez nas od momentu, od początku naszego życia, przez chrzest święty, przez przyjmowane przez nas sakramenty święte. Przede wszystkim przez moc sakramentu bierzmowania. Dzisiaj w naszej parafii wyjątkowy dzień, bo młodzież z naszej parafii otrzyma dar sakramentu bierzmowania. Mało tego, trzyma ten dar sakramentu bierzmowania od swojego biskupa proboszcza. Więc to też taki znak dla nas, że pośród tych wichrów, pośród tych doświadczeń, które są,
Bóg chce także w mocy biskupa też umacniać też młodzież spośród nas. My będziemy tego świadkami. My będziemy towarzyszyć, my będziemy patrzeć, jak właśnie ten sakrament również ma przypomnieć nam, ten udzielony sakrament ma przypomnieć także nasz sakrament, który przyjęliśmy i naszą przynależność do Jezusa. To, że weszliśmy tak świadomie w tą łódź Kościoła, łódź naszej wiary. I zobaczcie, ta Ewangelia kończy się tym, no jak to ludzie. Właśnie bardzo często lubimy sobie pogadać, nie zastanowić się, kiedy się coś wydarzy. I apostołowie i ludzie byli zdumieni, kim, że On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne. Dlatego też niech każdy dzień i nasza relacja z Jezusem będzie takim zdumieniem, że Jezus właśnie rzeczywiście jest kimś niezwykłym i On jest tak bliski nam.